Moim Państwa gościem w studio jest Roman Głód, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, to zawodowo, a prywatnie alpinista. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 16 sierpnia wraz z Dariuszem Tęczą i Rafałem Urbańskim zdobył pan szczyt Matterhorn w Alpach. Wiem, że nie obyło się bez przygód. Tak, rzeczywiście w te wakacje udało się zrobić piękną górę, marzenie, które pozostawało gdzieś tam głęboko w nas, chodząc po wyższych, niższych górach. Tak, cała akcja rzeczywiście trwała 30 godzin, a więc wejście i zejście z tej pięknej góry. No i tak się zdarzyło, że niestety zastała nas noc na szczycie, znaczy na górze, na ścianie tak dokładnie, i byliśmy zmuszeni spędzić ją właśnie przypięci do skały, oglądając piękne, gwiaździste niebo. Śmieliśmy się, że mamy najpiękniejszy hotel na świecie z pięknym tarasem. Tysiącgwiazdkowy. Tak, z bardzo dobrą klimatyzacją, bo niestety temperatura spadła do bodajże minus 5 stopni, a więc nawet tą wodę, którą ostatnie zapasy mieliśmy, to nam zamarzła. Ale wszystko zakończyło się jakby szczęśliwie rano, po 3,5 godzinach jeszcze zjazdów, udało nam się szczęśliwie dotrzeć do schroniska. Kiedy to się zaczęło? Kiedy złapał pan bakcyla? Tak naprawdę ja z naszej trójki jestem z najmniejszym bagażem doświadczeń górskich, ponieważ moja przygoda trwa tak naprawdę od 3 lat z wysokimi górami. Moi koledzy zdecydowanie dłużej chodzą po górach tych wysokich. No Rafał może poszczycić się zdobyciem Elbrusa. Darek znowuż, który jest z nas najstarszy, jak ostatnio policzył, ma tych czterotysięczników już 15. Także mój dorobek to na razie 10 czterotysięczników plus najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner, który również padł naszym łupem w tym roku w majowy weekend, kiedy wszyscy szukali słońca, szukali ciepłej wody. My znaleźliśmy iście zimowe warunki na Grossglocknerze, ale udało się wejść. Też bardzo fajna, bardzo ciekawa góra. A więc no, gdzieś tam w tym pędzie, w tej pracy zawodowej, to jest taka odskocznia, którą żeśmy sobie znaleźli i raz do roku, czy dwa razy do roku staramy się gdzieś razem pojechać, spędzić tak naprawdę kilka dni sam na sam z tymi górami. To nie jest łatwy i bezpieczny sport. Wiele ludzi już zginęło w górach, ale z drugiej strony wielu śmiałków wciąż zdobywa szczyty. Dlaczego właściwie idzie się w góry? Myślę, że to, co ciągnie ludzi do gór, to przede wszystkim te niesamowite krajobrazy. Ta chęć zdobywania czegoś wielkiego, czegoś, co jest nie dla wszystkich tak naprawdę, bo te góry, te niektóre szczyty, na które chodzimy, rzeczywiście nie są dla wszystkich, nie każdy tam może wejść. A to po pierwsze, a po drugie to myślę, że ta miłość do gór. Miłość do gór, która gdzieś jest w nas zakorzeniona, choćby z tej racji, że mieszkamy w tych górach, a więc gdzieś tam w młodzieńczych latach pamiętam pierwsze wyprawy na pagórki koło domu, gdzie mały chłopiec zdobył wszystkie szczyty w okolicy, tak? Później była pewnie Śnieżka, Śnieżnik. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś to zamiłowanie do wędrówki, do jakiejś takiej kontemplacji w górach, osobistych przemyśleń, które zawsze tam towarzyszą w tej walce. Myślę, że to ciągnie tak naprawdę ludzi góry do tego, aby zdobywać te niebezpieczne szczyty. A kiedy stoi się u podnóża góry, nie myśli się o tym, że mogę już nie wrócić? Myślę, że nie. Myślę, że jak się rozpoczyna tak naprawdę przygodę już gdzieś tam od parkingu, to te myślenie o tym, co nas może spotkać, tego niebezpiecznego u góry, w ogóle nam nie towarzyszy. Towarzyszy nam tylko chęć zdobycia tej góry, cieszenia się chwilą, no i stanięcie tam u góry, popatrzenia na to wszystko, chwila takiej nostalgii, jak tu jest pięknie, jak tu jest spokojnie, nie ma trosk, nie ma zmartwień.
Myślę, że to jest to, o czym każdy myśli, wchodząc na te szczyty. Przed nami sprzęt. Jak przygotowuje się do takiej wyprawy? Tak, no przede wszystkim zanim będziemy pakować te nasze plecaki ciężkie, bo muszę Pani powiedzieć, że jest taka anegdota, że najcięższe plecaki w Alpach to noszą Polacy i Czesi. Ponieważ my, jak wyjeżdżamy w góry, mamy zawsze wariant ekonomiczny i nie kupujemy nic na miejscu, tylko niestety wszystko zabieramy z Polski i na tych naszych barkach po prostu wnosimy jedzenie, wnosimy wodę, wnosimy wszystko tam do góry. Ale zanim ruszymy w tą wyprawę, to myślę, że trzeba sobie wprost powiedzieć, że bardzo ważna jest kondycja i przygotowanie kondycyjne. To te nasze przygotowania do wyprawy sierpniowej, to tak naprawdę rozpoczynamy wiosną już. A więc skałki, a więc ścianka wspinaczkowa, a więc na pewno bieganie, a więc dużo, dużo chodzenia po górach, tak żeby przygotować ten organizm do tego wysiłku, który nas tam czeka. Góry wysokie, a o takich górach myślę również możemy mówić w kontekście naszych polskich Tatr. To góry bardzo niebezpieczne, a więc tam przygotowanie, ekwipunek, który trzeba ze sobą zabrać, jest bardzo ważny. No, każdy musi pamiętać o kasku, każdy musi pamiętać o czekanie, o rakach, o uprzęży, o linie, którą razem z partnerami jesteśmy związani przez całą drogę. A więc to są, myślę, takie sprzęty, które są niezbędne na wyposażeniu każdego turysty, który wybiera się w wysokie góry, choćby po to, żeby pospacerować po lodowcu. Bo tak jak Pani powiedziała, te góry są jednak niebezpieczne. Ludzie giną w górach, ludzie mają wypadki. Sami doświadczaliśmy praktycznie na każdej wyprawie, że dochodziło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, że ktoś niestety nie wrócił z tych gór. Dlatego trzeba być zawsze dobrze przygotowanym, no i tak naprawdę staramy się zawsze, aby pojechać tam w pełni zdrów, ze całym sprzętem, który posiadamy, który gromadziliśmy przez ileś tam lat. I myślę, że jak to, no i oczywiście kupa zdrowego rozsądku, tak, bez którego myślę, że nie ma co się wybierać w te góry, bo góry są bezlitosne. Czy to jest najważniejsze, czy zaufanie do partnera, wiara we własne siły? Tak, no oczywiście bardzo istotne jest to, z kim idziemy, tak? A więc bezgraniczne zaufanie, ponieważ jeżeli jesteśmy na szczycie grani, tak, a więc przechodzimy taką granią, gdzie z jednej i z drugiej strony mamy po 1500 metrów, to jeżeli jeden z partnerów spadnie w lewo, to drugi automatycznie musi skoczyć w prawo, bo inaczej obydwoje giną. A więc to zaufanie, myślę, jest bardzo istotne. I tak się zdarzyło, że rzeczywiście pomiędzy mną, a moimi dwoma jeszcze kolegami, to zaufanie jest. To zaufanie jest, ponieważ były nieraz sytuacje, które wymagały od nas zimnej krwi i jednak dogadujemy się świetnie. Choćby ten rok, kiedy zostaliśmy w Skale i musieliśmy tam przenocować. Była to decyzja, która jakby wynikała od każdego z nas, a więc zostajemy, nie potrzebujemy pomocy, poradzimy sobie. No i udało się. Czy to było takie najgorsze doświadczenie, które miał Pan do tej pory? Czy zdarzały się gorsze momenty? Było to takie, nie dopuszczaliśmy w ogóle takiej myśli, kiedy wychodziliśmy, tak? Liczyliśmy, że 10-12 godzin uda nam się tą górę zrobić. Ale niestety w tym dniu były również trudne warunki. Było dużo ekip, które również zdobywały ten szczyt. Część z nich została w schronie takim pośrednim, a my po prostu brnęliśmy dalej, myśleliśmy, że nam się uda. Bardzo późno żeśmy wyszli na szczyt, bo byliśmy na szczycie o godzinie 13:30. A więc tam 20 minut na oczywiście zdjęcia, na chwilę refleksji. No i później zaczęliśmy już zjeżdżać w dół. No i niestety, no przydarzyło się. Była godzina 9, kiedy zaczęło się robić ciemno i stwierdziliśmy, że to nie ma dalej sensu, bo jest to zbyt niebezpieczne. A więc przygotowaliśmy sobie jedną z półek. Folia NRC, którą posiadaliśmy, posłużyła nam za kołdrę, poduszkę i tak do rana.
Na razie Alpy, a myśli Pan o Himalajach? Myślę, że to za... Pewnie, że każdy, kto rozpoczyna wędrówkę po górach wysokich, myśli o Himalajach. Ale póki co obiecałem żonie, że będą to tylko Alpy, ponieważ w tych Alpach jeszcze mamy dużo gór do zrobienia. Ale kto wie, jak to życie się jeszcze potoczy. Być może. No właśnie, a jak odnosi się do tego Pana rodzina? Czy żona, kiedy wychodzi Pan na taką wyprawę, nie ma non-stop serca w gardle? Pan wróci, nie wróci, może się coś stać? Znaczy... Czy ta pasja jest silniejsza? Staram się nie rozmawiać jakby o tym wszystkim z żoną, co się nam dzieje. Tak, pokazuję tylko piękne zdjęcia. Mówię, jak było wspaniale, jak dobrze żeśmy się bawili. I raczej nie staramy się rozmawiać w domu na temat tych takich złych przeżyć, które są, tak? Nawet ostatnie wydarzenia, które płyną z telewizji, nie komentujemy ich po prostu. Po prostu ich nie komentujemy. Myślę, że tak, że bardzo przeżywa zarówno córka, która również zaczyna się wspinać, jak i żona te moje wyjazdy. Ale znają również moją naturę, że nie potrafię usiedzieć, bo zawsze gdzieś tam byłem związany z tymi sportami. Przez, myślę, 10 lat trenowałem kolarstwo górskie. Tam miałem więcej różnego rodzaju przygód, gdzie niejednokrotnie żona mnie zabierała gdzieś z trasy albo przyjeżdżała po mnie do szpitala. Także myślę, że ona też już jest uodporniona na to, co ja wyprawiam tak naprawdę. Ale góry na pewno bardzo przeżywa, na pewno ten tydzień, bo to przeważnie jest tydzień, ma nieprzespany. A jak wybiera się plan wycieczki? Czy kierujecie się Państwo wysokością, czy łatwością wejścia, czy może właśnie tym, że będzie to ogromne wyzwanie? Nikt przed Wami tego jeszcze nie zrobił. Myślę, że nie. To jest chęć zdobywania kolejnych szczytów, czterotysięczników. Rozpoczynaliśmy przygodę od Monterosy, a więc takiego rejonu w Alpach, gdzie rzeczywiście tych czterotysięczników jest bardzo dużo. One są niektóre bardzo łatwe w dostępie, a więc również Pani mogłaby się pokusić o to, żeby zrobić swój pierwszy czterotysięcznik. Jestem za dużym tchórzem. Bardzo dużo ludzi tam chodzi, tak? Zdobywa gdzieś ten... To jest taka magiczna, myślę, liczba 4000. A później, w miarę kiedy te łatwiejsze szczyty się już zdobędzie, po prostu jest coś takiego, że chce się coś trudniejszego, piękniejszego, tak? Bo im góra trudniejsza, tym piękniejsza. Matterhorn, tak jadąc nawet do studia, patrząc z naszej strefy ekonomicznej na Chełmiec, to właśnie taka góra, którą widać z miasteczka Zermatt, z każdego jednego miejsca. I kto przyjedzie, to pierwszy patrzy na tą górę, ponieważ ona bardzo mocno króluje nad tym miasteczkiem i ona stoi sama, bo inne są w pasmach górskich, a ta jako jedyna stoi sama. Myślę, dlatego ona tak wszystkich pociąga, bo jest niesamowita, kiedy patrzy się na nią z dołu. No i myślę, że w miarę upływu czasu, kiedy zdobywa się te góry, no jest coś takiego w człowieku, że chciałoby się te najtrudniejsze. Te, które przysporzyły jakby najwięcej problemów. No, moim takim osobistym marzeniem nie są wcale najwyższe, ale jednak ten poziom trudności jest tak zwany tryptyk alpejski, a więc Matterhorn, Eiger i Jungfrau. A więc zostały te dwie, aby... I tak naprawdę jest powiedziane, że ten, kto zrobi te trzy szczyty, staje się prawdziwym alpinistą. A więc myślę, że jeszcze tym alpinistą nie jestem. Jak zdobędę Eiger i zdobędę Jungfrau, to wtedy pewnie będę mógł sobie powiedzieć alpinista. Wspomniał Pan, że wiele osób spotyka się na szlaku, czyli ta teza, że góry są już zadeptane, jest prawdziwa. Znaczy, może nie zadeptane, tak? Bo jakby Alpy są bardzo olbrzymie, tak? I każdy tam znajdzie coś dla siebie. Każdy znajdzie swoją górkę, na którą będzie wchodził w samotności. Ale rzeczywiście, te szczyty takie bardzo popularne, one są oblegane przez spinaczy z całego świata, bo na przykład Matterhorn jest ulubioną górą Japończyków. Bardzo dużo osób z Japonii wspina się na tą górę i rzeczywiście to widać, że cały Zermatt jest jakby opanowany, że tak powiem w cudzysłowie, przez Japończyków, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają w ten region Szwajcarii.
Ale to, że się spotyka tych ludzi w górach, myślę, że to fajne. Bardzo dużo Polaków spotykamy, którzy również tak jak my chodzą. Myślę, że pomiędzy nami, Polakami, tam u góry gdzieś jest niesamowita więź. My się potrafimy naprawdę z daleka rozpoznać i odnaleźć, po tych plecakach ciężkich. Tak, i odnaleźć w tych górach. Spotykamy ludzi z całej Polski, którzy tak jak my poświęcają gdzieś ten swój czas wolny, którym dysponujemy na to, żeby chodzić po tych górach, zdobywać kolejny szczyt. Istnieje coś takiego jak etyka w górach. Bardzo często tutaj mam na myśli Tatry, kiedy właśnie no, takie osoby jak ja jadą na wakacje, przy okazji chcą pochodzić po szlakach, tej etyki się nie trzymają. Takie żelazne zasady, którymi powinniśmy się kierować idąc w góry. Żelazne zasady. To po pierwsze sprzęt. Po drugie sprzęt i po trzecie sprzęt. Tak? Jeżeli patrzymy na osoby, które wchodzą na Orlą Perć w trampkach, no to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Jeszcze jak te osoby wprowadzają tam dzieci, to myślę, że powinno być zupełnie karane. Bo to jest dla mnie rzecz, którą no nie mogę sobie jakby poukładać w głowie. Jak można wziąć dziecko na tak trudną drogę? Tak? To tak jak ja bym poszedł ze swoją córką, nie zabezpieczył jej, nie włożył jej kasku, tak? Nie kupił butów z twardą podeszwą. No myślę, że to jest taka pierwsza zasada, tak? Po drugie pogoda. No to jest jakby odwieczny nasz problem, ale no mamy wszyscy dzisiaj takie możliwości, żeby jednak sprawdzić tą pogodę. Tak, nie wybierajmy się w góry, kiedy tej pogody nie ma. Muszę pani powiedzieć, że nas dwa razy jedna góra pokonała już. Jest to Duforspitze, a więc drugi szczyt Alp i niestety dwukrotnie nie udało nam się wejść na tą górę. Z powodu pogody, tak. Nie ryzykowaliśmy po prostu i nie weszliśmy na nią. Po trzecie, ten zdrowy rozsądek, o którym pani mówiła, tak? A więc mierzmy czyny na zamiary. Nie na każdą górę można wejść od razu. Do niektórych gór trzeba się przygotować, również w naszych Tatrach, gdzie te Tatry naprawdę są trudne. To nie są proste góry i trzeba mieć troszeczkę przygotowania, aby bezpiecznie po nich podróżować. Ja kiedyś chodząc po no, zwykłych szlakach, spotkałam się z tym, że zawsze turyści mijając się mówili sobie dzień dobry. Teraz tego już nie ma. Zanika ta tradycja jakby u nas, ale ona cały czas funkcjonuje w górach, w której ja jeszcze, a więc tam każdy w swoim języku zawsze osobę napotkaną na szlaku pozdrawia. Tak, czy to Włosi, czy to Austriacy, to zawsze rzeczywiście te pozdrowienia są. No i muszę pani powiedzieć, że nawet kiedy widzimy, że coś komuś się dzieje, to każdy podchodzi i pyta. Nieważne, jakiej jest narodowości, tak? Czy nie potrzeba pomocy, czy coś się stało. Najbliższe plany? No najbliższe plany, a więc drugi szczyt Alp Dufour, który nas dwukrotnie pokonał, cały czas nam gdzieś tam siedzi. Przed... Do trzech razy sztuka. Tak, tak. Muszę pani powiedzieć, że no, jak spędzaliśmy tą noc na tej ścianie, na Matterhornie, to akurat przed nami, po drugiej stronie doliny, był Dufour. I tak żeśmy na niego patrzyli o godzinie drugiej w nocy. Rząd takich światełek, a więc czołówek, bo to widać w górach, kiedy jest dobra przejrzystość. Na Dufora wyrusza się rzeczywiście o godzinie drugiej w nocy ze schroniska Monterosa, a więc były sznurki, widać jak podążają na tą też trudną górę. To nie można powiedzieć, to jest również trudna góra. No ale to jest takie cały czas marzenie, którego nie spełniliśmy do tej pory. Takim marzeniem był Matterhorn. Myślę, mało kto nam dawał szansę, że na niego wejdziemy, ale się udało. A więc przed nami teraz rzeczywiście Dufour. No i później to, co mówiłem, ten tryptyk alpejski trzeba skończyć, a więc Eiger i Jungfrau. Czego się życzy, jak ktoś wyrusza w góry? No tyle samo wyjść, co powrotów. Więc tyle samo wyjść, co powrotów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. O wyprawach w góry rozmawiałam z Romanem Głodem, alpinistą prywatnie, a zawodowo dyrektorem Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.